Rosja z pewnym opóźnieniem godzi się z nowymi realiami na rynku. Tak jak w przeszłości krytykowała gaz łupkowy, najpierw deprecjonując jego potencjał zmiany rynku gazu na skalę światową, potem twierdząc, że ta zmiana nie dotknie interesów rosyjskiego Gazpromu, a następnie przyłączając się do tego pociągu krajów, które poszukują gazu łupkowego na świecie. Tak samo teraz w sektorze gazu skroplonego Rosja po długim okresie powątpiewania w potencjał paliwa skroplonego, w potencjał dostaw gazu skroplonego na skalę globalną, teraz także przyłącza się do tego peletonu państw, które chcą być dużymi eksporterami gazu skroplonego. W połowie przyszłej dekady chce mieć udział od 10 do 15% rynku światowego. Gazprom, Nowatek i inne firmy rosyjskie przyglądają się z zainteresowaniem projektom LNG, tworzą swoje i chcą walczyć także o ten kawałek z tortu w pierwszym rzędzie z firmami amerykańskimi, które zwiększają udziały także na rynku europejskim, bo stało się to, czemu powątpiewał Gazprom, powątpiewały nagłówki gazet rosyjskich i LNG z USA w sposób opłacalny było sprzedawane na rynku europejskim. Tradycyjny rynek Gazpromu został tutaj zaatakowany przez LNG ze Stanów Zjednoczonych. Gazprom nie może spać spokojnie, musi też inwestować w ten sektor rynku i już teraz oficjalnie przyznaje, że dostawy gazu skroplonego mogą być atrakcyjną opcją dla jego klientów, także w Europie. Dane potwierdzają, że gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych czy z jakiegokolwiek miejsca na świecie może być atrakcyjną alternatywą do dostaw rosyjskich, dlatego Rosjanie także muszą sięgnąć po to medium.